Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa. I dzisiaj będę głównie się skupiał na najbliższy czas. Tytuł zawarty. No właśnie, tytuł. Najbliższy czas, choć chciałem zatytułować to, że właściwie już wszyscy mówią o zbliżającym się konflikcie, albo inaczej o gotowości konfliktu. Ale dzisiaj będą głównie wizje. Jakiś religijny pan. Maciej, oj, ale nie mogę zatrzymać się. O, jest po... Maciek Mierlak. Pochwalony. Pochwalony. Dorcia, dobry wieczór. Witam Państwa. Tak, witam i pozdrawiam z Bałcza. Zdążyłam z Gaga. Małgorzata, pozdrawiam. Krzysiek. Monika Piotrowska, dobry wieczór. Tak, a i znów tu mi się chowa. Tak, zamach w Moskwie, tak, no właśnie zapoznałem się przed chwilą z tą informacją. Dry 43, zamach w Moskwie. Tak. Drodzy Państwo, ja jakiś czas temu mówiłem Państwu, że jesteśmy socjotechnicznie przygotowywani do konfliktu zbrojnego, poważnego konfliktu. Nie tylko my Polacy, ale ja mówię tutaj o naszym podwórku, tu mieszkam, tu jestem, więc raczej się wypowiadam o naszej sytuacji. Ja Państwu zacytuję fragment, ważne to jest, fragment wywiadu, znaczy nawet nie wywiadu, to jest, chyba tego nie skasowałem, o okej, okay, jest. Dzisiejszy artykuł opracował Marcin Jan Orłowski. To jest Interia, tak. Interia. I tak. Ważna deklaracja admirała NATO. Jesteśmy gotowi na wojnę z Rosją. I teraz proszę posłuchać fragmentu. Czy jesteśmy gotowi na konflikt z Rosją? Pyta redaktor. Odpowiedź brzmi tak. To nasze główne zadanie, twierdzi admirał Rob Bauer, szef Komitetu Wojskowego NATO, przyznał, że sojusz prowadzi intensywne działania przygotowujące do ewentualnej konfrontacji militarnej z Federacją Rosyjską. I co jest niepokojące, holenderski wojskowy w rozmowie z ukraińskim portalem Armii Lafrom przyznał, że przedstawiciele sojuszu zdają sobie sprawę z poważnych zmian, które zaszły w obszarze bezpieczeństwa krajów europejskich. Zapytany o gotowość do ewentualnego starcia z rosyjską armią, Rob Bauer stwierdził, że armie są na to przygotowane. Czy jesteśmy gotowi? Pyta redaktor. Odpowiedź brzmi, tak, to nasze główne zadanie, być gotowym. Jeśli stanie się to dzisiaj, to trzeba będzie walczyć tym, co się ma. Zawsze jest to połączenie bycia gotowym na dziś i jednocześnie zwiększenia możliwości na przyszłość, stwierdził. Znaczy, ta narracja już brzmi inaczej, jak brzmiała, powiedzmy, jeszcze 2-3 tygodnie temu, a zupełnie inaczej, jak brzmiała, powiedzmy, jeszcze miesiąc temu, półtora miesiąca temu. Mówiono, że zaczęto mówić, że Europie grozi konflikt, ale to może być, niektórzy twierdzili, politycy, wojskowi, czy analitycy polityczni twierdzili, że to za 6 lat, za 4 lata. Później te głosy się zmieniały na powiedzmy, no może zostało nam rok, może 2 lata.
A dziś admirał NATO-wski powiedział, że jeśli przyjdzie walczyć nam dziś, to nie jest, tego nie powiedział jakiś pan redaktor, to powiedział admirał, admirał NATO-wski, jeśli dziś nam przyjdzie walczyć. Czyli zwróćmy uwagę, że my już mamy narrację, że to się może stać w każdej chwili. To jest właśnie przygotowanie socjotechniczne w stosunku do ludzi, że tak, najpierw się mówiło, że jest wojna na Ukrainie z Rosją. Rosja napadła na Ukrainę. Dobrze. Rozdzielaliśmy. My tu mamy z tym związane różne problemy, ale wojna jest tam. Potem narracja, że nam też coś zagraża, no ale spokojnie, to nie teraz. Raczej mówią nam wszyscy, że nam na pewno coś zagraża, ale to nie teraz. Może 6 lat, może 4 lata, może 3, może 2 lata. Ale teraz już pojawiają się głosy, jeżeli przyjdzie walczyć nam dziś. I na tym polega to, co jakiś czas Państwu temu mówiłem w audycji. Na tym polega socjotechnika pod tym względem, przygotowywanie nas i, że będziemy mieli poczucie usprawiedliwienia, jeżeli politycy zdecydują za nas o tym, że wchodzimy w jakiś konflikt, wówczas może się okazać właśnie, że my to będziemy już w jakiś sposób w sobie usprawiedliwiać. No bo to będzie brzmiało w niektórych głowach albo w większości społeczeństwa w głowach tak. A, no jeżeli miało to być za 4 lata, za 6 lat, a też mówili za rok czasu, a inni mówili, że już teraz. No to obojętnie, czy to będzie teraz, za rok, czy za 2 lata, no trzeba się bronić. I tu, drodzy Państwo, no robi się niebezpiecznie, bo my to coraz bardziej bierzemy pod uwagę, że my gotujemy się na poważny światowy konflikt. Ja jeszcze jedną rzecz chcę Państwu ważną powiedzieć. Mamy dzisiaj bodajże 22, zaraz spojrzę na zegarku, ale chyba 22, tak? Oj, akurat mi tutaj datownik, tak, 23, czyli wczoraj, 22. To jest informacja z portalu Al Jazeera i momencik. Rosja i Chiny zawetowały projekt uchwały Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Strefy Gazy, zaproponowanej przez Stany Zjednoczone. Amerykański projekt był skutecznym zielonym światłem dla Izraela do zorganizowania operacji wojskowej w Rafach. To jest jedno z miast w Strefie Gazy, mówi rosyjski wysłannik przy ONZ. Izraelska operacja w Rafach to czerwona linia, musi znaleźć się w rezolucji ONZ. Francja, ambasador Francji przy ONZ, Nicolas de Riviere, twierdzi, że sformułowanie amerykańskiego projektu rezolucji w sprawie zawieszenia broni w Gazie nie były wystarczająco mocne. No i właśnie tutaj Rosja i Chiny sprzeciwiły się temu, co się dzieje w Strefie Gazy, zawetowały to, co chciała zrobić, co chce zrobić Izrael i po części no, Stany Zjednoczone. Zwróćmy uwagę, że pozycja Chin, Rosji, ale nie tylko ich, tych państw razem, zaczyna być takim jednym głosem. Zwróćmy uwagę, że i Chiny, i Rosja scalają się politycznie na świecie i w sporze, w różnych sporach decyzyjnych na świecie. To są właśnie te dwie linie frontu. NATO, uważam, jest w wielkim napięciu w tej chwili, gdyż politycy, ci główni w formacji NATO, zdecydowanie wiedzą, że
punkt zapalny konfliktu między krajami NATO a Rosją, Chinami, Iranem jest bardzo bliski. Tak to chcę powiedzieć. Dobrze. Już. Za chwileczkę będę się właśnie na ten najbliższy czas skupiał. Panie Krzysztofie, a czy wizja związania z podzieleniem Polski nie jest przypadkiem jedną z możliwości, które pan zobaczył? Bo słuchałam pana wizji sprzed 2 lat, miał być atak Turcji na Rosję. To ja pan, znaczy przepraszam, to pisał, a Mesjasz Maraton. Drogi panie, ta wizja o tym wystrzale w kierunku Rosji przez Turcję nie oznacza, że ta wizja się nie wydarzy. Ja to było, pamiętam, w czasie początku konfliktu na Ukrainie. Ja wtedy starałem się skupić, czy to się rozszerzy. I wtedy właśnie mówiłem, że to się rozszerzy. Dopiero prawdziwy konflikt nas czeka. I to uderzenie Turcji w Rosję jakby miało być początkiem czegoś, czegoś większego. Ja nadal tą wizję podtrzymuję. Nie zawsze czas idzie w parze z poczuciami, ale to podtrzymujemy przed dużym konfliktem na świecie, stoimy i niestety on się niechybnie zbliża. Zbliża się wielkimi krokami. Ja naprawdę cały czas czuję, że ten rok to jest początek tego konfliktu, który będzie trwał na różnych etapach przez 4 lata. Przepraszam. Alergia. Mariusz Wachowski. Oczywiście tam jest wolna miłość, tak jak napisałeś. Bo tutaj kolega pisze, że pozdrawiam jest z hotelu w Tajlandii, jest tam z dziewczynami. No tak. Ale my tu mówimy, kolego, o tym, że jeżeli nawet prawdą jest, że jesteś tam w tym hotelu w Tajlandii, to my tu mówimy o tym, że świat stoi przed tak poważnym zagrożeniem, że nawet tam w hotelu w Tajlandii no, nie powinieneś się czuć w miarę komfortowo z powodu tego, w co wpędza się świat, ponieważ to brzmi bardzo groźnie, co nam zagraża i nie tylko nam. Ktoś napisał na zdrowie. Dziękuję. Jacek, temat na gorąco. Zamach w Moskwie. Mnóstwo zabitych. Skup się. Co to będzie? Bo chyba zaczyna się dziać krótko przed dużym konfliktem na świecie. Tak, zwłaszcza, że zobaczcie, takie wirtualna Polska, taką informację podała, popłoch w Rosji, masowe ewakuacje w Moskwie i Petersburgu. Policja zwiększa środki bezpieczeństwa w związku ze strzelaniną na sali koncertowej hali w Krasnogórsku pod Moskwą. Ma to związek z ucieczką z zamachowców po przeprowadzonym ataku. Jak podaje FSB, zginęło 40 osób, ponad 100 jest rannych. W budynku doszło do eksplozji. Płonie dach. Ale to się stało. Zostawiamy to. I robi się coraz bardziej gorąco. Wysocy rangą generałowie czy admirałowie NATO mówią o konflikcie, o gotowości do konfliktu
W pewnym sensie już i teraz. Takie zdanie w tym artykule jeszcze padło, że to nie do końca decyduje NATO o tym, a decyduje napastnik, czyli on jak gdyby powiedział, że to Rosja powoduje jak gdyby konieczność działania NATO. Tu nawet to już ostatnie zdanie i będę się skupiał. O, teraz wszyscy rozumiemy, że to ten admirał mówi, teraz wszyscy rozumiemy, że jeśli chodzi o powrót do bezpieczeństwa zbiorowego, czas nie działa na naszą korzyść, mówi. Czyli to ważne, teraz wszyscy rozumiemy, że jeśli chodzi o powrót do bezpieczeństwa zbiorowego, czas nie działa na naszą korzyść, mówi. To wróg decyduje, kiedy i gdzie zaatakuje oraz jak długo będzie trwał konflikt. No właśnie, to wróg decyduje, tak on powiedział. To też jest pewne tłumaczenie i pewne przyzwyczajenie nas, że gdyby się za chwilę, w niedługim czasie coś stało, my będziemy mieli wytłumaczenie tego, bo przecież nam to mówili. Herbaty się napiję. Dzisiaj bez twarzy polityków, bez zdjęć. Po prostu będę się skupiał najbliższy czas. Jest marzec. Powiedziałem w tamtym roku, to bardzo ważne, że w marcu już będzie groźnie, chociaż de facto się jeszcze nic nie będzie działo w sensie rozszerzenia tego. To rozszerzenie obawiam się, że może wystąpić w czerwcu. Będę spokojny. Bądźcie chwilkę cierpliwi, proszę was. To, co się stało w Moskwie, pod Moskwą, w tym kinie, ja mam wrażenie, że to jest prowokacja dla prowokacji. I to nie będzie jedyna prowokacja. Tam będą jeszcze jakieś dwie, może w krótkim czasie teraz, dwa inne tragiczne zdarzenia. Jedno na ulicy, wśród ludzi.
Drodzy Państwo, Rosja zacznie mocno nacierać na centralną Ukrainę. Będzie znacznie więcej ataków z powietrza na centralną Ukrainę i tu bliżej właśnie granicy z Polską. Rosja bardzo nasili ataki na Ukrainę w najbliższym czasie. Dobrze. Ja jednak muszę jakieś zdjęcia wziąć, proszę Was. Wezmę najpierw Putina. Putin. Przepraszam, że tak chwilami nie idzie, ale ja nie chcę Państwu bzdur opowiadać. Po prostu albo coś czuję, albo tego nie czuję i nie mówię nic. Putin. Rosja, jak dojdzie do konfliktu, Rosja nie będzie chciała przynajmniej na początku prowadzić na przykład z Polską czy z innymi krajami tu blisko konfliktu. Na zasadzie, nie wiem, ciągłej wymiany ognia, Rosja będzie chciała zamrozić dane kraje, w cudzysłowie oczywiście zamrozić, czyli albo zrobić coś dyplomatycznie, albo militarnie i dyplomatycznie, na zasadzie, ja to mówię teoretycznie, na początku to może wyglądać tak, że spadną jakieś rakiety, może jakieś bomby, będą to nieliczne uderzenia i to będzie coś w rodzaju wypowiedzenia konfliktu przez Rosję i dalej się nic nie będzie działo, ale wypowiedzenie konfliktu i dokonanie czynu spowoduje, że dane państwo lub dane państwa nagle będą musiały postawić wszystko w stan pogotowia, w stan konfliktu i mimo, że ten konflikt się na początku nie będzie dział, to fizycznie to już i gospodarka i powiedzmy ludzie będą żyli w obostrzeniu tego zagrożenia konfliktem realnym. Czyli to mogą być jakiś stan wojenny ogłoszony, czy inny. Taktyczne posunięcie Rosji to będzie takie. Zestrzelenie samolotu lub samolotów wojskowych. Ale nie na Ukrainie.
Ja mam takie wrażenie, że Putin, Rosja będą oskarżały jakieś wydarzenia właśnie w Rosji, będą to nazywały terroryzmem, za którymi stoi Zachód. Że to jest taka próba destabilizacji porządku społecznego w Rosji. I Rosja będzie oskarżała o to, powiedzmy, wywiad zachodni, tak, krajów zachodnich, lub ogólnikowo będzie oskarżała Zachód o takie czyny. Coś Państwu powiem. To mi się dziwnie kojarzy. Cofam, nie to, co przed chwilą powiedziałem, tylko co wcześniej mówiłem o zamrożeniu. Drodzy Państwo, coś zleci z powietrza. I to chyba nie jedno zleci z powietrza, a kilka sztuk. I nagle zaczął się robić w państwie coś bardzo konkretnego na zasadzie musimy być gotowi, to jest wypowiedzenie nam konfliktu. A dalej się nie będzie działo nic, tylko ta gotowość będzie. To takie zamrożenie państwa, ponieważ, drodzy Państwo, ja mam wrażenie, że to będzie prowokacja. I ja mam wrażenie, że to będzie cwanie zrobiona prowokacja, żeby wprowadzić państwo w stan gotowości i postawienia sprawy w sposób jasny, że oto bez słów Rosja wypowiedziała wojnę, ponieważ świadomie, będzie nam mówiło, że świadomie zbombardowała jakieś miejsca. Ja mam wrażenie, że to będzie fałszywa flaga. Dlatego dalej się później nic nie będzie działo, tylko będzie ta gotowość, zamrożenie państwa i postawienie społeczeństwa w gotowości do obrony. Żeby było jasne, ja absolutnie jestem przeciwny temu, co robi Putin, co robi Rosja w stosunku do Ukrainy, tylko mówię to, co czuję w wizji. Ja mam wrażenie, że napięcie jest tak ogromne, że to naprawdę może stać się w każdej chwili. Jeżeli nic nie rozładuje tego napięcia, to jesteśmy bardzo krótki czas przed czymś poważnym na świecie. A niestety my regionalnie jesteśmy bardzo blisko tego miejsca. Ja sobie teraz wezmę pana szefa NATO. Tak, spróbuję jego poczuć. Pan Stoltenberg.
Drodzy Państwo, taka scena mi się kojarzy, że do Polski będzie się zjeżdżać bardzo dużo wojska i sprzętu wojskowego. Te manewry, które dzieją się i będą działy się do końca maja, między innymi przy wschodniej granicy Polski, to do tego wojska już będzie następny sprzęt i następne wojska, ale to już oficjalnie będą się zbierały przy między innymi polskiej granicy. Kompletnie nie mogę zrozumieć tego, co mi się teraz skojarzyło. Masowe zatrucia ludzi w różnych miejscach. To nie będzie na przykład w jednym obszarze, tylko będą różne miejsca, w których te masowe zatrucia ludzi silne, a to mi drugi raz się kojarzy. Masowe zatrucia ludzi. Nie wiem przez co, czy przez żywność, czy przez inną rzecz. Niby się nie będzie nic działo militarnie w tych miejscach, a będą masowe zatrucia ludzi. I to będzie sprawa bardzo poważna. To mi wychodzi z pana Stoltenberga. Drodzy Państwo, żeby komuś na myśl nie przyszło coś, żeby uniknąć konfliktu globalnego, konfliktu zbrojnego, który mógłby zachwiać światem, życiem na tym świecie, cywilizacji na tym świecie. Czy ktoś nie czy myśmy takie szkolenie w 2020 i 2021 przeszli? Zaraza. Żeby komuś nie przyszło na myśl, z władnych tego świata, że można użyć czegoś takiego jako broni na całe narody. Oczywiście ktoś powie, to podobnie byłaby zagłada. Jeżeli ma się medykament, jeżeli ma się, powiedzmy, broń biologiczną, to można być może mieć do tego medykament. Medykament podany w porę uodparnia człowieka, uodparnia narody. A te narody, które nie mają tego medykamentu i nie dostaną, po prostu zdziesiątkują się. Masowe zatrucia.
Zobaczcie. To, co mówiłem kiedyś, skupiając się, że widzę tereny, które są odcięte od, mimo że obszarowo, na przykład jest to na przykład południe Europy, i w danym terenie teren jest odcięty od ludzi. Ale mówię, na tym terenie są ludzie, tylko nie mogą opuścić tego terenu. Oni są tam wręcz uwięzieni, z jakichś powodów nie mogą tego terenu opuścić. Ale pomyślcie, gdyby coś takiego się wydarzyło, to te rejony, które byłyby zakażone, zakażeni ludzie byliby w tych terenach, wówczas nie można by było im opuszczać pod rygorem bardzo drastycznym rejonu, który jest skażony, zakażony. Czyli będzie to coś bardzo groźnego, bo będą bardzo ostre restrykcje, a ludzie, którzy będą w zakażonym terenie, będą zostawieni sami sobie. Wezmę zdjęcie Bidena. To może spowodować w niektórych miejscach masowe zdziesiątkowanie społeczeństwa. Ta moja wizja, którą kiedyś synowi mówiłem, że wyjedzie do Hiszpanii, że część Hiszpanii będzie wręcz pusta, że będzie tak, że ci, kto przyjadą i będą chcieli zasiedlić Hiszpanię, część Hiszpanii, to dostaną trochę ziemi za darmo, będą mogli sobie wybrać jakiś skromny domek lub mieszkanie. Bardzo dziwnie mi się, bo powiedziałem tak, że to wszystko będzie stało, czyli tam nie przeszedł jakiś front, a będzie opustoszałe wszystko w jednej części Hiszpanii, powiedzmy w połowie Hiszpanii. Ja wiem, że to brzmi wręcz niewiarygodnie, ale to tak się mi to kojarzy. Biden. Teraz wszystko przyspieszy, bo Rosja nie da nam czasu. Z Bidena płyną takie zdania. Teraz wszystko przyspieszy, bo Rosja nie da nam czasu. Powiem Państwu jeszcze coś takiego.
Od ostatniego czasu, a minęło kilka dni, kiedy się skupiałem globalnie nad sprawami, to mówiłem o tych paru państwach, które ewentualnie w ten konflikt by weszły. Trzy, cztery, może pięć. Czuję jakby zmianę narracji. Ja mam wrażenie, że Ameryka da odezwę do swoich sojuszników i do narodów, których stwierdzi, że stoimy, oficjalnie stwierdzi, że stoimy w obliczu konfliktu światowego, nie tylko z Rosją. Jeżeli taka odezwa popłynie oficjalnie ze Stanów Zjednoczonych, to się dowiemy, że stoimy nie przed konfliktem z Rosją, a stoimy przed konfliktem światowym. Ja mam poczucie, że jest jakaś zmiana taktyki w sojuszu NATO i sojusz NATO nie będzie miał wyjścia, będzie musiał iść w całości w stosunku do tego konfliktu. To jest istotna zmiana. Obawiam się, że to się może niedługo wydarzyć, to oficjalne stanowisko Stanów Zjednoczonych. A jeżeli ono się wydarzy, to znaczy, że sytuacja będzie już tak napięta, że Stany Zjednoczone jako główny sojusznik natowski da wszystkim sojusznikom do zrozumienia publicznie i społeczeństwom, że stoimy w obliczu globalnego konfliktu światowego. Czyli tak mi się to kojarzy. Tak to czuję. Te słowa zmienią nasze zachowanie się zmieni. Zaczniemy w sposób bardzo poważny przygotowywać się do ewentualnego konfliktu światowego. Warto, jeszcze raz powtarzam, warto w tym okresie czasu pomyśleć, zwłaszcza ci ludzie, którzy biorą leki na stałe, od których są zależne jest ich zdrowie i życie. Ale też warto zadbać i zastanowić się nad wieloma naszymi dobrami, bo w nerwach i w panice źle się planuje i czyni te rzeczy. Ja, broń Bóg, nie chcę Państwa straszyć. Ja mówię tylko to, że właśnie prawdopodobnie zbliżamy się do, z tych moich poczuć wynika, zbliżamy się do konfliktu światowego, który będzie miał minimum dwa fronty. Jeden front europejski, drugi front bliskowschodni. Być może wyzwoli się jeszcze trzeci front, ale mi się takie dwa fronty kojarzą. Jeszcze sobie kogoś wezmę. Pan Macron.
Zamrożenie państw. Ha, ha. I jeszcze poszerzę to słowo zamrożenie państw. To nie będzie lockdown dla nas. To będzie, jak już padnie to oświadczenie, że stoimy w obliczu światowego konfliktu, wówczas zaczną być pewne restrykcje i pewne przepisy w stosunku do naszych pewnych swobód. Tak. Tak. Już. Już. Obrazkowo, czy Trójmiasto ocaleje? Według tej mapy z tą podzieloną Polską na trzy, to Trójmiasto wzdłuż morza do Szczecina, Lubuskie, rejon Wrocławia, być może do Krakowa ocaleje. Też Poznań. Część Śląska. Ten zachód i północny zachód kojarzył mi się najbezpieczniej. Dobrze, Donald Tusk. Donald Tusk. To jest jakieś czekanie na sygnał, czekanie na znak, czekanie na decyzję, na rozkaz. Nie wiem, jak to nazwać, jakich użyć dokładnie słów, ale to jest czekanie. Czyli to jest w takim napięciu wszystko, że to jest czekanie na już decyzję. Myślenie o Wiedniu albo o Szwajcarii, czyli Austrii albo Szwajcarii. Pozytywnie, pozytywne myślenie o Austrii, o Szwajcarii.
Jacek Rostek, co to jest swoboda? Jacku, swoboda to jest wolny wybór. To jest twój wybór. Już, już. Już. Piano classes. Internetu nie będzie. XXX, panie Jackowski, co z Warszawą? To nie są proste odpowiedzi na odpowiedź, na skupienie się. Nie da się natychmiast na te pytania odpowiedzieć. To musi przyjść poczucie. Już. Oj Boże. Zawsze jest możliwość, że ktoś w takim konflikcie, ktoś decydujący, ważny, przyjdzie po rozum do głowy. Nic na razie na to nie wskazuje, ale trzeba mieć nadzieję. Ja mam, w tym roku będę miał 61 lat. Od 2016 roku żyję a conto, kiedy naprawiono mi serce i mogę żyć, Bogu dziękować. Ale powiem Państwu, że no, że większość z nas chyba sobie nie zdaje sprawy, przed jakim zagrożeniem stoimy i jak to zagrożenie wygląda. Gdyby się, nie daj Boże, ono spełniło, to my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że jacy my będziemy, bo nie wyobrażajmy sobie tej sytuacji w taki sposób, że wtedy się w jakiś sposób scalimy, zaczniemy z sobą rozmawiać. Nie, nas po prostu zdejmie strach i każdy będzie chciał dla siebie czegoś, ratunku. My jesteśmy społeczeństwem rozleniwionym, rozpieszczonym, uśpionym. Konflikt, jeżeli nas zbudzi, to będziemy obudzeni jak z letargu. Będziemy się pytali, gdzie jesteśmy? Co jest? Ja powiem Państwu, ja dziś widziałem taki fragment jakiegoś filmiku, ale ja nie wiem, czy to można puścić, bo to prawa autorskie. No właśnie, nie, nie puszczę tego, bo może to są prawa autorskie, więc nie będę mógł. Widzimy sami, że od 2020 roku świat kompletnie jest inny. A im przybiera miesięcy i posuwamy się ku przyszłości, widzimy, że to wszystko się nader komplikuje. Zwróćmy uwagę, że jeszcze w tamtym roku
były rozważania, ludzie, niektórzy mówili, tak, Chiny czekają, aż się Rosja osłabi, wtedy Chiny jeszcze tam zaatakują gdzieś na Syberii, odbiorą jakieś swoje historyczne ziemie. No nie, Chiny z Rosją, jak widać, idą ramię w ramię, mimo że Chiny jako producent świata stara się nie być dosłowny jeszcze za Rosją tak bardzo, ale to się coraz bardziej odkrywa. Widzimy dwie siły na świecie. Jedną starą, to są kraje zachodnie, drugą nową powstającą, to są Chiny, to są Indie, niekoniecznie skore do konfliktów. To jest Rosja, to jest Iran. I drodzy Państwo, ten konflikt, można powiedzieć, w ciszy robi się już w gotowości. Bliski Wschód, Izrael w stanie wojny, którą ogłosił 7 października i już wtedy pan Netanyahu mówił, że to będzie wielomiesięczny konflikt. Tylko my to, większość z nas to niewłaściwie odczytuje. Oni to nazywają konfliktem z terroryzmem, a to jest konflikt światowy. Tam się lokuje głównie Ameryka, na tamten front Izrael. Front europejski jest frontem europejskim. NATO będzie działało na dwóch frontach, żeby bronić jeszcze tego, co się da wybronić. Aneta Ziemnicka. Panie Krzysiu, czy można, może pan powiedzieć, jak można pobudzić trzecie oko? Niech pani zajrzy w dużo, dużo wcześniej, jak był czas zarazy w mojej audycji. Tam są niektóre audycje, nawet niektóre chyba pod tytułem takim. Proszę obejrzeć te filmiki, ja tam to tłumaczę. Spełniać trzeba warunek zasadniczy jeden. Musi pani starać się być w miarę dobrym człowiekiem, bo ja nie mówię, że jestem dobrym człowiekiem, tylko może inaczej. Musi pani stać się wewnętrznie pokornym człowiekiem, a pokora to też dobroć dla innych, nie tylko dla ludzi, ale dla zwierząt. Nie złorzeczenie, tylko bycie dobrym człowiekiem, bo energia budzi się, jak jest dobrą. Gaśnie, jak jest zło. Jeżeli chcesz władać swoją energią, musisz dać jej paliwo w postaci energii. A paliwem może być tylko dobro. Do jutra. Wszystkiego dobrego.